Miał być film poświęcony Anieli i jej nieobecności w Chłopakach do wzięcia, ale cóż, sensacyjne zdarzają się codziennie. Może jeszcze dzisiaj, ewentualnie jutro wpadnie tamten film, a tym razem przychodzimy do Was z Rozstaniem w świecie showbizu. Popularna autorka książek erotycznych, która jest bardziej celebrytką niż pisarką, choć z tego drugiego jest znana, rozstała się ze swoim niedawno poślubionym chłopakiem. Dlaczego chłopakiem, skoro poślubionym? Powinno być chyba, że rozstała się z mężem, co nie. Ale ślub był na niby, chociaż jej chłopak Maciek tak się wczuł, że pod zdjęciem ze ślubu dodał wyciskający łzy opis o ich wielkiej miłości. Kiedy jednak okazało się, że ślub na niby był tylko na potrzeby filmu i 90% fanów poczuło się oszukanych, do tego stopnia, że zaczęło podważać każde słowo Blanki, od jej cudownych poleceń, po słowo pisane. Blanka powiedziała, oczywiście na Insta, że to przecież był taki żart i niespodzianka. I tak plącząc się w zeznaniach, próbując wyjść jakoś z tej patowej sytuacji, i ostatnio na przykład opowiadała, że jej rodzice też brali w tym udział, a zdjęcia ze ślubu są w ich domu obok tych z prawdziwego ślubu jej brata. Trochę to creepy i awkward, ale okej. Ten ślub chyba nie wzmocnił uczucia Blanki i Maćka, bo para dzisiaj na Instagramie ogłosiła rozstanie. Powodami miał być brak czasu, bo Maciej jako znany projektant chłodni podróżuje po całej Europie, a Blanka przez 2 miesiące nagrywała film. Kolejnym powodem miała być niechęć partnera do rozmowy. Blanka preferuje bowiem rozmowę, a Maciej ciszę. Jednocześnie podkreślili, że są przyjaciółmi i poszli razem na obiad i do kina, co uwiecznili na story. Ciekawe co teraz z tymi zdjęciami ze ślubu. Czy one się dalej liczą?